Kazanie świętego Maksyma biskupa Turynu. Przez zmartwychwstanie Chrystusa rozwierają się bramy otchłani. Ziemia się odradza przez nowe dzieci kościoła. Duch Święty otwiera niebo. Rozwarta Otchłani zwraca umarłych. Odrodzona Ziemia rodzi wstałych, a do nieba wstępują zbawieni. Także i dobry łotr wchodzi do raju. Ciała świętych wchodzą do miasta świętego. Umarli powracają do życia. Przez zmartwychwstanie Chrystusa wszystkie elementy zmierzają ku rzeczom wyższym. Otchłań oddaje niebiosom swą własność. Ziemia zwraca niebu swą własność. Ziemia zwraca niebu tych, których pogrzebała, a niebo ich przyjmuje i stawia przed Panem. To wszystko sprawia jedna i ta sama męka zbawiciela. Dźwiga z głębin, unosi z ziemi i umieszcza na wyżynach nieba. Albowiem z martwych Chrystusa daje życie zmarłym, przebaczenie grzesznikom, a chwałę świętym. I święty prorok zaprasza całe stworzenie do udziału w radości z martwych Chrystusa, mówi bowiem, że trzeba się radować i weselić w tym dniu, który Pan uczynił. Światło Chrystusa jest dniem, który nie zna nocy, dniem bez końca. Chrystus jest owym dniem, według słów apostoła. Noc minęła i przybliżył się dzień. Noc minęła, mówi, a nie następuje, abyśmy zrozumieli, że gdy pojawia się światło Chrystusa, znikają mroki szatana i nie nastają ciemności grzechu. Bo przed blaskiem tego światła pierzcha dawny mrok. I żadne przestępstwo nie może się tam wcisnąć ukradkiem. Albowiem dniem jest syn, któremu ojciec będący sam dniem przekazał tajemnicę swej boskości. On jest dniem, który mówi przez usta Salomona. To ja sprawiłem, że wzeszło na niebiosach niegasnące światło. Jak więc za dniem niebiańskim nie następuje żadna noc, tak za sprawiedliwością Chrystusa. Nie postępują ciemności grzechów. Dzień niebios zawsze jest skąpany w niekończącym się blasku, i nie mogą go przysłonić żadne ciemności. Tak też i światło Chrystusa zawsze jaśnieje, promieniuje, i żadna ciemność grzechów nie może go ogarnąć. I dlatego mówi Jan Ewangelista. A światłość w ciemności świeci, i ciemność jej nie ogarnęła. A więc, bracia trzeba, Abyśmy wszyscy radowali się w tym świętym dniu. Niech świadomość grzechów nikogo nie wyłącza od wspólnej radości, niech ciężar win nikogo nie odwołuje od publicznych modłów, bo nawet i grzesznik nie powinien w takim dniu wątpić o przebaczeniu. Zaiste, jak wielkie to wyróżnienie. Jeśli bowiem łotr zasłużył na raj, to czyż chrześcijanin miałby nie otrzymać przebaczenia?